wtedy z ich ciekawą formą dzielenia się pomysłami. A w stosunku do form akademickich, które są bardzo długie, TEDx pozwala na wyciągnięcie ciekawych pomysłów, chociaż często nie są to pomysły, które mogą być wdrożone w życie, natomiast na pewno inspirują. Ta forma popularyzacji nauki w postaci krótkiej, skondensowanej pigułki informacyjnej ma olbrzymie znaczenie. To nie może być tak, że jeżeli ja czegoś nie wiem, chcę się czegoś nauczyć od tak doraźnie, do skoku, chcę się dać zainspirować, to muszę od razu robić z tego doktorat. Interesują mnie te konferencje od kilku lat dlatego, ze względu na swój krótki przekaz. 15 minut, maksymalnie 18. Podczas gdy przeciętne spotkanie, które zazwyczaj odbywam z czytelnikami, ze słuchaczami, z ludźmi, którzy oglądają relacje z moich opowieści, to jest nawet do 2 godzin. Informacje, które ja zdobywam podczas oglądania innych prelegentów, czy to na żywo, czy to w internecie, pomagają mi w osiąganiu moich osobistych celów. Też trochę te cele modyfikują na podstawie doświadczeń innych. Za pomocą TEDxa mogę dotrzeć do szerszej, dużej grupy ludzi z przekazem, z jakąś myślą, którą mam, i ten przekaz może trafić po prostu do dużo większej ilości ludzi, a jak mi się będzie podobał, to oni jeszcze mogą mi polecić za pomocą social media. Przyznam się, że nigdy nie zastanawiałem się nad tym, żeby dzielić jakoś odbiorców. Ludzie, których troszeczkę zarażam taką pasją podróży, którzy czytają w internecie o moich podróżach, przychodzą później na spotkania. Dla mnie na przykład osobiście, gdybym miał powiedzieć, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć bezpośredni kontakt z ludźmi. Jestem z takiego nurtu, który mówi, żeby się dostosowywać do grupy ludzi, która jest. I jak się dostosuję na początku, a później zaczynam prowadzić, to w tym momencie tak, jest dużo łatwiej. Więc wiedząc, że na przykład Polacy bardzo szanują ludzi, którzy mają autorytet, logikę, to jeżeli docieram do nich najpierw przez te elementy, później mogę dodać do tego jeszcze elementy związane z emocjami, to jak najbardziej jestem w stanie przekazać, zrobić ten przekaz taki, jaki jest potrzebny w danym momencie. To znaczy, internet jest ważny, aby dotrzeć z szybką informacją, krótką, treściwą, żeby dotrzeć z jakimś zdjęciem, jakimś konkretnym wydarzeniem. Ale takie media jak Facebook czy Twitter nie nadają się za bardzo do tego, przynajmniej ja nie potrafię ich tak wykorzystać, żeby przekazać jakąś dłuższą i głębszą refleksję. Mogę przekazać o wiele więcej informacji niż na zdjęciu. Na zdjęciu tak faktycznie to jest jedna wycięta chwila. To jest jedna sekunda, jeden ułamek sekundy, który zatrzymuje i koniec. Każdy już może dopowiedzieć jakąś szerszą historię, jakiś kontekst do tego. Natomiast na TEDxie, który jest taką formą o wiele dłuższą, właśnie filmową, mogę opowiedzieć całą historię. Alternatywna edukacja to jest bardzo szerokie pojęcie. Dzisiaj jest to bardzo modne, tak samo jak innowacje. Myślę sobie, że to, co chcę przedstawić i zaoferować młodym ludziom, to jest sposób podążania po określonej drodze. Ja od wielu lat staram się spotykać z młodymi ludźmi. Prowadzę zajęcia przeciwko agresji i przemocy w gimnazjach. Przekonuję młodych ludzi do innego sposobu myślenia, spojrzenia na życie. Hasło, które polecam młodym ludziom, to jest: każdy młody człowiek może być kim zechce. Za 5 lat będę etatowym pracownikiem organizacji pożytku publicznego. Trzeci sektor to jest praktycznie to samo, co przynosi TEDx. To są nowe idee, nowe myśli, które staramy się przekazywać innym ludziom. Dlatego tutaj jestem, ponieważ to mnie interesuje, i dlatego działam w trzecim sektorze, ponieważ wierzę, że w ten sposób jestem w stanie wzbogacić społeczeństwo jako całość, nawet jeśli to będzie niemierzalne. Tutaj moim celem, w odróżnieniu do tego, co robię na co dzień w zarządzie, nie było bezpośrednio zainteresowanie kogoś konkretnie naszą działalnością, konkretnie tą częścią sektora non-profit, którą my się zajmujemy. Ja chciałabym po prostu poderwać ludzi z miejsca i zachęcić do każdego działania w sektorze non-profit, bo uważam, że każdy jest w stanie znaleźć dla siebie taką niszę, która będzie mu odpowiadać i w którą będzie mógł wnieść swój wkład i zrobić coś naprawdę fajnego. Studenckie Forum Business Center Club we Wrocławiu powstało w 2003 roku. To przede wszystkim poszukiwane są osoby aktywne, ale nie na zasadzie aktywne, które mówią: ok, ja potrafię zrobić wszystko, tylko takie, które przede wszystkim przyjdą i nawet jeżeli nie umieją, zaczną robić te projekty. I to bardzo polecam młodym ludziom, którzy też chcą wejść w ten świat biznesu, rozmawiać na zupełnie innej stopie z innymi ludźmi. Wypada się cieszyć, że już tyle tysięcy wejść jest i tyle tysięcy wykładów. Bardzo fajnie, że ma w tym udział miasto,
uczelnie z naszego miasta, naukowcy z naszego miasta. Jeszcze fajniej, że ma w tym miejsce swoje zajęło bardzo zacne, bardzo godne Dolnośląska Szkoła Wyższa. Tą formę bardzo bym polecał ludziom, którzy szukają inspiracji, którzy szukają miejsca na, dla siebie w życiu i tym ludziom, którzy mają w sobie jakąś naturalną ciekawość.